głosy na Meniwaki, który odkryje za pomocą tego facjalnego brona na Nilu Bogicy, że przelatuje tutaj command center w górę mapy. Obydwaj na praktycznie identycznym poziomie zmierzają do 200 limitu, który oznacza stop. Więcej się nie da wyprodukować, mapa więcej nie pomieści. Jest jeszcze teraz obserwator Protosa. No i żaden nie chapi się póki co do zareagowania swojego przeciwnika. Tak, trzeba też zauważyć, że Unanium już są upgrade'y i jest troszeczkę do przodu na upgrade'ach. Dopiero w tej chwili piechota strzelaka otrzymała tego patcha, że tak powiem, poprawkę plus 1. Natomiast u Zerga już się, przepraszam, u Protosa już się tutaj plus 2 buduje i no, troszeczkę mocniejsza ma chyba w tej chwili armię. Ojże, 133 to 144, wbrew pozorom to Strela prowadzi. No i teraz, czy będzie tutaj jakaś bitwa? No faktory daje wizję na te archony, na te templary. Tutaj są gosty, przypominam, obydwie armie jakby tutaj już, myślę, że spusty się grzeją. Chcą tutaj już zadawać dwa gosty, które mają się wykonać. Przyjęły templary centralnie. Bitwa na Wielka, wszystkie zasady zostały tutaj. Widzimy, że część jest od tego poza bestach w tym momencie, ale nie ucierpiały w ogóle archony. Widzimy, że był z kim zagrany przez strelowę. No i teraz odwraca się na niła i tutaj przy tych krzakach wystawia ścianę z Musimy jest uciekać w tej chwili strelok, ale popatrz na limit, właśnie 111 do 107 w tej chwili nadal był strelok do przodu, ale jest zmuszony do ucieczki. Cały czas musi tutaj ratować się ucieczką. Tutaj jeden Azon zginie, drugi Azon zginie, ale w tej chwili cały czas na darciu jest Protos. Zobaczmy jak to się dalej będzie przebiegać. Już nie ma Azonu, zostają tylko te troszeczkę powiem miękkie jednostki Protosa, czyli te zeloty, trochę, ale tu jest upgrade do armora już plus 2 w tej chwili u Protosa.